Witam Was serdecznie, MaxPain.pl przedstawia MotoGP 2019. No i oto przyszło nam właśnie na ostatni, że tak powiem, finałowy odcinek właśnie w klasie królewskiej. Przechodząc właśnie jeszcze do Grand Prix Valencia, chciałem Wam naprawdę powiedzieć, co mi się tutaj jeszcze oprócz tego podobało. Taka moja ogólna recenzja, takie podsumowanie, jeżeli chodzi o właśnie tą wersję właśnie tej gry MotoGP 2019. Naprawdę mi się podobał ten edytor, jeżeli chodzi o tworzenie właśnie tutaj hełmu, że mogłem sobie tutaj zaprojektować właśnie ten hełm, który naprawdę ładnie tutaj wyglądał, także tutaj z tym hełmem tutaj sobie to zostawię. Mogłem tutaj sobie zaprojektować własny numer startowy, jak widzicie, kilka już tutaj numerów zaprojektowałem sobie podczas właśnie kariery. Numer oczywiście albo napis na plecach. Także tutaj kolejne rękawice, buty, to nie było. Tu jeszcze taką nowością było, jeżeli chodzi o właśnie wystająca noga. Start na przykład, a z prawej nogi tutaj sobie damy. I hamowanie na przykład jednym palcem, o. Ale to, tak jak Wam mówię, to jest zauważalne wtedy, kiedy przejdziemy właśnie do trybu robienia zdjęć. Jednym palcem, no. Jak będzie na przykład tryb robienia zdjęć, to właśnie Wam pokażę ten jeden palec i właśnie tą nogę, oczywiście, która jest podczas startu. No i jak widzicie, ten całe moje Grand Prix, ilość wygranych tytułów. Mamy tutaj też taką reputację. Ja Wam powiem, że jakbym był na początku właśnie, jak zacząłem tą grę i tam było 50 chyba punktów, czy 500 punktów, jakbym to se zmanipulował na przykład na pół miliona, to już wiem, że po 6 wyścigach, jakie mamy na przykład tutaj do dyspozycji, o te kontrakty, zaraz Wam właśnie pokażę. To są właśnie te kontrakty, tutaj podpisywanie właśnie transferu do innego teamu. Są dwa podczas wyścigów, nie? O, w tym miejscu i w tym miejscu. Ja mówię, że jak ja bym sobie zmanipulował te, na przykład tą reputację wyścigową i bym na przykład zrobił pół miliona, to myślę, że od razu z klasy Moto3 bym przeszedł do klasy królewskiej. Coś mi się tak wydaje właśnie. A jeżeli chodzi o ten system, to Wam powiem, trochę utrudnili, jeżeli chodzi o poprzednią wersję, a wersję 2018. Tu jednak, żeby stuningować wszystko związane właśnie z tuningiem silniku, z tuningiem właśnie tematyką ramy, czyli żeby była bardziej nie sztywna, tylko bardziej giętka, czyli nie wchodziłby motor w takie shimmy, bo popatrzcie, 360 punktów, a jeździłem naprawdę każde Grand Prix po dwa testy, zdobywając po 40 punktów, co równa się z tym, że musiałbym Hondą zacząć cały sezon jeździć po 3 testy na każdych treningach, to naprawdę można powiedzieć czasochłonne. Tutaj Control Traction System, czyli wspomaganie właśnie przed uślizgami, hamowanie silnikiem, anti-wheelie, czyli unoszeniem się właśnie tej opony do góry podczas właśnie gwałtownej odkręcania manetki gazu. Tak, to tutaj są informacje, to się właśnie nie zmieniło, także tutaj jeżeli chodzi właśnie takie moje podsumowanie tej gry, przechodzimy właśnie do wyścigu. No, oczywiście tutaj sobie już pozwoliłem te pole position wygrać, właśnie Wam tego nie pokazywałem, żeby w tym odcinku jednocześnie jechać podczas właśnie, no i taką moją recenzję ogólnie tej gry powiedzieć. Także wybaczcie, że właśnie tej kwalifikacji Wam tutaj from the Ricardo Tormo circuit in Valencia, and welcome to the latest round of the Motorcycle World Championship. 25 stopni, temperatura powietrza, temperatura asfaltu 24 i prędkość wiatru 15 km na godzinę. Także zapraszam do oglądania ostatniego wyścigu Grand Prix Walencji. Fajnie by było, gdyby podczas ostatniego wyścigu w Walencji pokazali te takie fajerwerki. Zawsze je pokazują podczas właśnie ostatniej rundy. Chciałbym też, żeby puchary, o, tutaj sobie zmienię opony, o, widzicie, ile opon tutaj zużyłem, aż 4 mieszanki. Marka Marqueza mamy przed sobą, Danielo Petrucciego,
No i Alex Rins. Opony sobie tutaj zmieniliśmy. Chciałbym też, żeby fajnie właśnie system z oponami tutaj wprowadzili w tej grze. Chciałbym, żeby na przykład tak jak było w ostatnim torze, że już przestało padać, jednak mamy mokry tor, on zaczyna przesychać. Szkoda, że twórcy gry nie wprowadzili opony przejściowe, bo ich tutaj nie ma, nie widziałem je. Także to jest taki troszeczkę i oczywiście chciałbym, żeby w tej grze też wprowadzili. No i zaczynamy tą Piaggi Marquez Petrucci. Miller, Crutchlow i Miller, Rossi, Lorenzo, Vinales, Dovizioso, Morbidelli, Mir. W kolejnym rzędzie mamy Quartararo, Bagnie, Nakagamiego, Abrahama, Oliveira, Espargaro. W kolejnym Espargaro, Zarco, Schiachlina, Janone, Tito Rabata. Jak ktoś tam wyleciał, następny leci, chyba to był Miller. Kolejny tam poleciał, o kurde, co tam się zrobiło? Jakby coś takiego miało miejsce w warm-upie, ktoś się wywala. To wiesz skąd ci zawodnicy by startowali? Z alei serwisowej. Też fajnie by było, jakby w tej grze wprowadzili, ja wam powiem, system realnych uszkodzeń motora. Są na przykład gry jak Race Driver Grid, że tam są realne. Wywrócisz się, wiadomo, że coś się tam uszkodzi. Czy tam sobie uszkodzisz właśnie dźwignię hamulca, czy tam jakiś defekt z oponą, czy tam owiewka się rozwali, czy ta przednia szybka się rozbije. Uszkodzenie też chciałbym wprowadzić w sprawie właśnie zawodników. Na przykład zwichnięty bark, wybity, złamana noga, że na przykład nie jechałbyś już kilku wyścigów. No i start, zaczynamy. Dobra, to moje podsumowanie takie tutaj właśnie wam mówiłem w tym odcinku, takie trochę się rozgadałem. Teraz przechodzimy do wyścigu. No i zobaczymy jak tu Jorge Lorenzo pojedzie. Ktoś tam przestrzelił, chyba to był Jorge. No tutaj ładne dohamowanie, Maverick Vinales. Kogo my tutaj będziemy mieli? Ciekawe co tam z Rossim, tutaj Marquez koło mnie. Maverick Vinales, kto tam wypalił od razu taką mocną petardą, że to powiem. Kto to prowadzi? Marquez, Biaggi, Rins, Dovizioso chyba. Andrea Dovizioso czy Petrucci? Teraz muszę zobaczyć, kurde, kto to prowadzi, bo nie widzę. Dwa dopiero nazwiska się nam pojawiają, numer 2 i 3, czyli pozycja Rinsa i Vinalesa. No tutaj troszkę odskoczyli. Nie, jednak Petrucci, bo tam widziałem właśnie Dovizioso. No tutaj ładnie ciasno, tutaj ładnie. Idziemy dalej, tutaj nie wyprzedzimy już Mavericka. Vinalesa, jedziemy ładnie, tutaj czysto, czysto. Delikatnie. Ładnie. Każdy motor jest inaczej odwzorowany, wam powiem. Czy jedziemy to Yamahą, Suzuki, KTM, Aprilion, naprawdę jeździłem tymi motorami i wam powiem, że każdy jest troszkę inny w wyprowadzeniu. Nawet próbowałem innym stylem jeździć, Marka Marqueza, jeżeli chodzi o kąt złożenia. No i tutaj widać Petrucci, Rins, Vinales, Biaggi, Marquez, Miller, Dovi, Abraham jest w pierwszej dziesiątce, o dziwo. No tutaj trzeba naprawdę pojechać bardzo dobrze, bo jesteśmy na razie na pozycji naprawdę daleko. A tutaj za szeroko troszkę. Trzeba to skorygować. Ładnie czysto jadą, nie ma co. Maverick Vinales. Tutaj właśnie tracę trochę jak wychodzę z zakrętu. Może tutaj trochę ich podgonię, bo lepiej się napędziłem na ten zakręt. I tutaj też już właśnie zbliżam się do Mavericka Vinalesa. Alexa Rinsa.
równo jadący 100, ta grupa po prostu odskoczyła. No i tutaj Maverika Vinalesa właśnie biorę taką por fuerrą, czyli taki właśnie wyprzedzanie. No i tutaj będę chyba lepiej napędzony niż oni. Chociaż kurde, w tunel aerodynamiczny nie wejdę. No tutaj będę musiał się postarać ich wyprzedzić. No ładnie, coraz bliżej jestem Maverika Vinalesa. Ach, tutaj lekko zgiełem tutaj. Już będę go atakował. Nie mam odpowiedniego pozycji teraz może. Teraz właśnie tutaj go ładnie tutaj wyprzedzam. Tutaj mam tego Rinsa Petrucciego z przodu. A tutaj ładnie Rinsa wziąłem. Bardzo ciasno wjechałem w ten zakręt. Danielo Petrucci przede mną. Tutaj będę bardziej lepiej napędzony niż on. Troszkę popełnił błąd Petrucci, widziałem. I dlatego oddał mi pozycję. Ładnie tutaj zakręcam. Nie wiem, jak tam z tyłu się właśnie dzieje. I co tam się dzieje, muszę zobaczyć. No, Petrucci chyba będzie chciał tutaj wygrać ze mną. Ale zobaczymy. O, tutaj bardzo ciasno. Jeszcze się tutaj zderzył ze mną. No proszę, ale tutaj nie mógł. Nie mógł tutaj mnie właśnie wyprzedzać. Petrucci. No i ostatnie tutaj jest ostatnia prosta. Czy Petrucci, czy ja? Czy Petrucci, czy ja? Jednak wygrałem. Naprawdę piękny wyścig. Normalnie same dłonie się składają do oklasków. Ładny był wyścig, naprawdę. Marquez tutaj. Ładnie odskoczyli. Rossi bardzo słabo. Lorenzo to był jego ostatni wyścig, jeżeli chodzi o serię 2019. Szkoda, że już go nie zobaczymy właśnie w roku 2020. Zarco będzie jechał dla teamu Avinti, chyba za Abrahama. Także tutaj Fabio Quartararo dostanie lepszy motocykl. Co jeszcze tutaj z takich zmian? Shiachrina też już właśnie nie będzie w KTM-ie, chyba Brad Binder będzie za niego jechał. No i oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o tą grupę do przodu, to tam bez zmian, także to był właśnie ostatni wyścig. No, tutaj widzę, że jeszcze pod koniec sezonu Alex Rins wyprzedza Valentino Rossiego. Tak jak właśnie mówiłem, że poprzednio, że może właśnie Rins wyprzedzić Rossiego i Petrucci Crutchlowa. No proszę. A zobaczymy jeszcze tak dla... No i tutaj stracił pozycję Jorge Lorenzo, to był 11. Kontynuujemy. No i oczywiście tutaj wygrałem punkty dla Suzuki. Ci, którzy oglądali mnie, to wiedzieli, że na początku sezonu właśnie wybrałem ten team Suzuki. Zgromadziłem najwięcej punktów właśnie w tym teamie, dlatego jako tutaj jestem z Rinsem w Suzuki, a jednak jeździłem swoją karierę w Hondzie. Taki właśnie można powiedzieć, taka dziwna sprawa, nie? Tutaj dla Hondy zdobywam tytuł dla Hondy, a tu jednak w teamie dla Suzuki, nie? No i tutaj są punkty dla konstruktorów. Tutaj oczywiście wygrałem to dla team Hondy. Pięknie wygrana. To jest właśnie to, wygrana. Pięknie. Podium. No właśnie, na tym podium są te same puchary. Naprawdę. Tak zauważyłem. Powinni to właśnie zmienić. Widzicie, na każdym Grand Prix są te same puchary. Powinna być ta zmiana właśnie w tym. I oczywiście też flagi państwowe. Też by było fajnie, jakby były flagi państwowe. To też by mi się naprawdę podobało w tej części. Ostatni piękny wyścig. Danielo Petrucci na drugim miejscu i Alex Rins. Tytuł mistrzowski w kategorii królewskiej MotoGP.
Max Biaggi. Pięknie, ta pokazówka była naprawdę bardzo ładna. Już nie pokazywali tego pucharu, ale pokazali właśnie te metale, które oni właśnie tak dawają. Kto wygra tytuł, jego nazwisko. No szkoda, że mogli jednak, ale byłoby naprawdę bardzo fajnie. Myślałem, że będzie moje imię, nazwisko właśnie na tym jako rok 2019, ale by było fajnie. O, tutaj wiadomo. Pozycja bonusowa champion. Aha, zero, już wiem dlaczego. Bo tutaj musiałbym wygrać. Dlatego jest 0 punktów właśnie tutaj. Jeżeli chodzi o team. O to chodziło. 10 punktów. Tutaj jechałem tylko jeden test. No i kto jest moim faworytem? Jasne, że Repsol. Chociaż w Ducati też naprawdę są fajne motory, też sobie jeździłem. Oczywiście wam tutaj tego nie pokazywałem, jakie to były fajne motorem, jeśli jeździł właśnie Ducati. Yamaha też jeździłem, KTM też jeździłem, Aprilion też jeździłem, Suzuki wam pokazywałem w karierze. No i fajnie to, jeżeli chodzi, zostajemy w tym teamie. Jeśli chodzi, to widzicie, jak tutaj wygląda sytuacja. Można nawet się cofnąć do innego teamu, ale zostaniemy w Repsolu na kolejny team. Podpisujemy karierę. No i oczywiście te testy przedsezonowe. Fajnie, bo widzicie, co się tutaj porobiło. Nie zresetowały się nam wyniki, więc możemy dalej kontynuować naszą karierę, jeśli chodzi o właśnie MotoGP, testy przedsezonowe i kolejny właśnie sezon jechać. Ja wam powiem, co bym chciał właśnie, i to był właśnie mój ostatni odcinek kariery, i teraz właśnie wam powiem, co bym chciał tutaj zmienić w tej grze, żeby jednak była ta realistyka, jeżeli chodzi o realistyczne uszkodzenia właśnie tego motoru, żeby on się rozwalał jednak. Że na przykład jak się wywalimy, to by na pewno doszło do na przykład awarii hamulca, owiewka rozbita, przednie szkło na przykład rozwalone, uszkodzenie opony, albo nawet pół motoru, tak jakby w innych grach, na przykład w Razdarejwer Grid, jest coś takiego, wywalimy się i koniec, nie pojedziemy dalej w wyścigu. Ja bym chciał jeszcze, żeby były wprowadzone realistyka względem zawodnika, bo jak on upadnie, to naprawdę może sobie na przykład coś zrobić, złamać nogę, rękę, tak dalej, takie coś. Oczywiście z możliwością wyłączenia tych opcji. I realistyka właśnie tego motoru, chciałbym, realistyka właśnie tego kierowcy, że podczas właśnie tego, chciałbym wprowadzić właśnie z powrotem tego menadżera. Mając swój własny zespół, prowadzić swój zespół, inwestować w niego. W wyścigach nie powinna być ta reputacja, którą właśnie tutaj jest w tej karierze. Jak sobie zobaczycie, kontynuujemy karierę i tutaj piszecie reputację, nie? Ja wam powiem, że zamiast tej reputacji wolałbym kasę mieć i na przykład zrobić swój zespół. Na przykład byśmy przejechali swoje na przykład karierę, że tak powiem. W klasie Red Bull, Moto 3, Moto 2, MotoGP klasie. Jeszcze bym wprowadził klasę E-Moto, o specyfikacji elektrycznej, bo tutaj właśnie w karierze tego nie ma, tylko jest właśnie tutaj w Quick Modzie właśnie. W Quick Modzie tylko właśnie jest ta klasa E-Moto o specyfikacji elektrycznej. Tam oczywiście widzieliście moje odcinki właśnie, jak jeździłem właśnie tutaj tym setem Gibernau. Także właśnie to są te motocykle E-Moto. Chciałbym, żeby właśnie to było w karierze. Fajna też sprawa była powrót do historycznych właśnie tutaj wyścigów w 500, tutaj kolejne Modern Era, Great Rivals
tutaj kolejna fajna była tutaj opcja. Właśnie to fajnie, że oni powrócili do tego. I tu właśnie w tym edytorze mogłem sobie tutaj hełm zaprojektować, numer, jakiś fajny napis na owiewce, tutaj napis na tego. I właśnie w tym edytorze powinno być jeszcze edytowanie całej owiewki, całego motoru też. Żebyśmy sobie fajne takie napisy na całym motorze zrobili, ale oczywiście jakbyśmy tworzyli własny zespół. Tak jak mówię, zacząć karierę od Red Bull, przejść do Moto 3, Moto 2, Moto GP, a później podjąć decyzję, czy jeździmy dalej, czy tworzymy własny zespół. Jakbyś zamiast tej właśnie opcji podczas na początku właśnie gry było możliwość jazdy właśnie w tym stadingu albo w pro. Rzadko kiedy ktoś chyba wybierał te pro. Wszyscy dawali na staging. Albo pisze na przykład nam jaki poziom trudności. Easy, normal, tak dalej. Ja wam powiem, że właśnie w tych opcjach tutaj związane właśnie z tym riderem nie tutaj, tylko tutaj w karierowych, tutaj właśnie opcje związane właśnie z tym riderem, to wam powiem, oj, to też nie to, tutaj to się zaczynam gubić, tutaj. Tak, tutaj dobrze tutaj był poziom trudności. Jak na przykład na początku gry damy easy, to będzie coś takiego. Będzie nam dawane, nie wiem, na 30 chyba było. Jak damy nam poziom medium, to od razu to skoczy nam na 60 bodajże. A jakbyśmy dali, zaczynając karierę, instalując tą grę i na hard damy, to tutaj nam się wyświetli takie właśnie opcje. To właśnie było takie trochę niepotrzebne, bo według siebie też można tutaj sobie fajnie dostosować, jeżeli chodzi o opcje. Co jeszcze bym mógł powiedzieć na temat właśnie tej gry? Fajnie właśnie było to, że testy były przedsezonowe, bo tam właśnie w tych testach można było sobie na przykład fajnie to zrobić pod siebie, że tak powiem, wyścig na przykład. Ja wam teraz pokażę i wejdę w te testy przedsezonowe. Tutaj jesteśmy w testach przedsezonowych i tutaj jeździmy już motorem nie takim jak widzieliście, z ładne pomarańczowe, żółte, czarne kolory Repsola, tylko już tutaj jak jesteśmy właśnie w testach przedsezonowych, teraz właśnie wam pokażę. Tak, właśnie to jest to. To chodziło o właśnie ten pierwszy pak, żeby go zaliczyć. Tu jest właśnie tak jak pod odcinkiem, jak ja już testowałem tego Suzuki, to tam właśnie wyjaśniłem, o co chodzi z tymi pakami. Pierwszy pak, powtórzę, time average, żeby to zaliczyć. Chodzi o wolne dostarczenie paliwa. Tutaj i rama. Tu jest stabilna rama. Stabilna rama, czyli w zakrętach on się nie będzie tak wchodził w takie turbulencje, w shimmy nie będzie tak bardzo taki rozchodzony, rozbiegany, nie? Tutaj chodziło, że rama już jest taka umiarkowana i, że tak powiem, transport właśnie tego paliwa do silnika jest umiarkowany. To był najlepszy pak i dobrze, że go wybrałem. A tutaj, jak widzicie, jest bardzo duże zużycie paliwa. Jak widzicie, engine. I oczywiście rama jest bardzo niestabilna, czyli ten motor jest bardzo chwiejny i nasz czas nie będzie tak dobry. Także ja dobrze, że wybrałem pak 2. Ale zależy, jak ja właśnie, widzicie, jak ja właśnie weszłem do tego teamu Repsol, praktycznie od połowy sezonu, od mojej kariery, to ciekawe, jak było ustawienia właśnie względem motocykla. Czy było z pierwszego, czy z drugiego i z trzeciego. Także jak ja bym tutaj jechał, to bym jednak wybrał pak numer 2. Ale fajnie pozaliczać te paki, żeby wszystkie mieć odblokowane, bo tutaj tak samo w tej sesjach wszystko fajnie pisze. Szkoda, że tutaj w sesjach przedsezonowych nie ma innych nazwisk. Na przykład Daniego Pedrozy w KTM-ie. Bradla Stefana w Hondzie. Oni są przecież testerami. Mika Kallio tak samo jest chyba testerem.
Fajnie jakby było jeszcze Jonasa Folgerta tutaj też dać, który jeździł te dla Yamahy. Tylko oni by tutaj byli w testach, więcej nic. Także my tutaj sobie z tego wyjdziemy, bo naprawdę tutaj, żeby przejechać testy, najlepiej sobie na przykład pak sobie na przykład wybrać numer 1 i na przykład sobie tutaj wybierać różne sprawy związane z oponami. Opony. Tutaj. Tu jest tyle. I można sobie tutaj zmienić. Mamy do dyspozycji, tu jest nieskończona ilość opon, ale możemy sobie wytestować miękkimi, średnimi lub twardymi oponami. To jest bardzo fajny system. Tylko tak jak mówię, brakuje tutaj właśnie tych opon. Tu sobie wyjdziemy z tego. Jak widzieliście, te motory były takie karbonowe. Widzicie? Takie szare. W testach właśnie jeżdżą takimi motorami. Także wyjdziemy już z tego. Tutaj sobie też to powiedzieliśmy o tym. No co mogę powiedzieć? Jeżeli chodzi o tą serię, jednym słowem mogę... Byłem zadowolony z tej serii. Naprawdę w dobrym kierunku to poszło. Tylko tak jak mówię, jakby były jeszcze w karierze te e-moto, czyli elektryczne motory, byłoby jeszcze lepiej wprowadzić właśnie te opony przejściowe w karierze, też by było fajnie. Pod koniec sezonu możliwość wyboru właśnie i podjęcia decyzji, że jednak bym był chciał być menadżerem i stworzyć właśnie swój własny zespół, tak jak to było w wersji 2017. Wprowadzić także oprócz tego właśnie system realistycznych uszkodzeń motocykla oraz uszkodzeń kierowcy, bo jednak jak się wywalimy, no to raczej taki kierowca po mocnym high sadzie raczej by nie kontynuował wyścigu, nie? Takie coś bym chciał właśnie wprowadzić. Co tu jeszcze mógłbym powiedzieć? Aha, natural, ale żeby był dopracowany, jednak inteligencja właśnie tych kierowców. Następnie fajnie, że są testy przedsezonowe. No i właśnie to tyle. Myślę, że w roku 2020, jak tylko wyjdzie premiera tej gry, to na pewno wam właśnie już premierowo będę przedstawiał tą grę. Nie tutaj tak jak właśnie było to trochę moim spóźnieniem, bo jednak ta gra wyszła w czerwcu. A jednak tutaj już naprawdę jest grudzień, a ja dopiero się zająłem tą grą. Oczywiście oprócz tego możecie oglądać także moje odcinki związane z historycznymi wyścigami, które jeździłem w Quick Race, które tam zacząłem jeździć właśnie z Setem Gibernau w klasie e-moto. No i także karierowymi wyścigami. Także myślę, że teraz po tej właśnie finałowym odcinku zdobycia właśnie tytułu mistrzowskiego zajmę się właśnie modyfikacją do tej gry, także też gorąco zapraszam do właśnie oglądania. Także jeżeli wam się podobał ten odcinek, możecie zasubskrybować, dać łapkę w górę i oczywiście jakiś fajny komentarz mi tutaj napisać, bo naprawdę sporo odcinków tutaj nagrałem, można powiedzieć trochę się napracowałem. Także do zobaczenia.